Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Lufty, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 15. Dziękuję. Na dzień dobry. Dziękuję, zostałem przywitany zacnie. Dzisiaj ze mną Krzysiu Ślunzok. Zacnie mi lordzie. Szymcia z budyniem. No witam. I Johnny Bambino. Zdrowie, pytam. No i ahoj. Tak, jak widzicie, Krzysiu Ślunzok tam już sobie ogarnia temat, czyli kopie zimniory. Kartofle. Kartofle na frytki. Nie chcę się przyznać, ale... Głosował nie na tego, co miał. Szymek, nie wiem, ja? Co będzie robił. Ja nie mogę głosować. Ja myję sprzęty, tankuję. Tankujesz, a nie masz benzyny, ale tankuję. Jest. Johnny tutaj sobie usuwa ten, jakby to powiedzieć, trawę. Tak. To trawę. A ja będę robił zakupy. Stosunkowo i realnie. Jacho, kawalerowie. Nie wiem, czy mam tyle pieniędzy, ale chyba będę miał. Muszę kultywator większy kupić. To nie, mam coś do roboty? No, macie tyle full do zrobienia, że to wiesz. Się nie mieści. Przyjmuj to, łap za pług. Wezmę sobie, kupiłem sobie talerzówkę taką ala. Jedziemy orkę robić. Kurwa, znowu. Ty tylko datę jesteś przyjmowany tutaj, to wiesz. Lubisz to. Ty jesteś zapraszany jak jest orka tylko. Lubisz to. Tak jak duszka do lasu. Lubisz to. Tak jak duszka do lasu się zaprasza, dokładnie. Lubisz to, Szymusio. Lubisz to budyń. Lubisz ten budyń. Lufty, zrobiłem ten pasek długi, nie? Już jest 40% na komunie. No, szybko się napełnia tam. Jak w burokach. Nie wiem, buraka tak szybko się nie napełnia. O, a propos buraka, Szymuś, nie? Jedź na 18. No. A propos buraka, to tam od tego mojego kolegi, dziadek ma znajomego w szpitalu, nie? U nas tam w mieście. Mhm. I mówił, że przyszedł do niego taki facet, 52 lata, nie? No, i miał w tyłku reklamówkę, a w reklamówce miał buraka. I jak ją wyciągał, tą reklamówkę, To mu uszy pękły z tej reklamówki i mu burak został w dupie. I musiał pojechać do szpitala, żeby mu to wyciągli. Ale jak można sobie buraka do dupy wsadzić? Każdy... Spróbuj! Nie, dzięki. Ludzie mają różne fanaberie, jak widać. Pamiętaj, zakład i zakład. Life is brutal, kurde. Ja będę teraz talerzował sobie pole. Nie. Każdy łoże jak może, nie ma to jak gospodarza. Dokładnie. Każdy łoże tak jak chce. Fajna ta talerzówka, co sobie kupiłem. Chyba to jest talerzówka, tak wygląda jak talerzówka. I to z oryginalnych maszyn jest. Talerzówka. To obawiałbym się o jej działanie. Dlaczego? Bo to z oryginalnych maszyn. No to nie trzynastka, że wiesz. Że się nie chciało grać. Z tego. Farming to farming. Właśnie. Tak, no tak. This is farming. To jest. Farming jest, no a co jest, no? Nie wiem, musiałem powłączać napędy. Bez napędu? Panie, bez napędu to ty za daleko ty nie zaszarżujesz. A mój pług twierdził... Może jak może. Właśnie. Że musi poskakać. No. No ten pług tak ma chyba. No dobrze mieć walec z tyłu na tej bronie talerzowej, tylko chyba ludzie nie wiedzą, że jak tak się skręca na tych
na tych walcu, no nie? To przecież idzie ten. Co tam jest? Nie stworzeń, tylko. Co się wymienia w kole w rowerze, jak się zatrze koło? Łożyska. O właśnie, łożyska. Zresztą łożyska się wytoczą. Kurwa, dobre. Jakie kalambury. Zgaduj. Co to jest? Jest to w rowerze i się zaciera. W kole od roweru. No właśnie, nie w rowerze, ty. W kole od rowera i się wymienia. Dętka. To jest prawda. Nie, no nie wiesz. Ostatnio... Nie musisz wierzyć. Ostatnio byłem ze szkoły na takiej konferencji o Górnośląskim, coś tam było, jakaś była 70. rocznica i tam gadali przez 3,5 godziny, nie? No i my tam prawie tak usypiali i tak dalej i kolega przeglądał net i był taki mem, że raczej no mem, no taka na bezużytecznie chyba to było czy coś, że jeżeli człowiek cały czas mówi to jest porównywalne do tego, do buforowania komputera, nie? Ja to przeczytałem. A ten synek zaraz co tam mówił, a ja mówię do kolegi, buforuje się. Laga złapał. No, laga złapał. Procesor nie wyrabia. Ja, przegrzewa się. Znaczy, bo mówi, że był to swoje włosy ściął. Chyba, że był łysy. Nie, chyba nie. Łysina, za kola miał. Nie, to już się nie powinien przegrzewać. Może słaby, mało ty. Niepodkręcony. Na za niskich obrotach jest. O dupę rozczaś. Boże, bo dupa jest twarda. Szczególnie jak Szymuś chce pokazać, która strona kocha bardziej. Szymuś to lubi takie fanaberie. To już jest... Lufty, to nie dla nas te zabawy. Dokładnie. Ktoś sapi do mnie? Nie. Nie, nigdy w życiu. Ale Puma chciał się dowiedzieć, która strona kocha bardziej w końcu. Najpierw się chłopaczynaś, zamknie w sobie i co zrobisz? Bo tu nie ma przecież. Otworzy! I sprawdzi, która strona kocha bardziej. Faktycznie, nie pomyślałem o tym. Jeden sobie cały misterny plan. Ciekawe czy będzie miał ten kluczyk do pasa do snoty. Szymuś, dla ciebie nawet Gerda 10-zapadkowa nie miałaby problemu. Dokładnie. Mówisz? Zresztą, kowadło z kuźni wyniosłem, to co? O chłopie. Ja o ciebie tu gadamy. 200-kilowe. Panie. Muszę ręczny zaciągnąć, bo zjeżdżam z górki. Wiecie co mi powiedział? Powiedzieli mi takie coś. Jak kurde, wyniesiesz kowadło, będzie twoje, nie? To nic, w ręce i dawaj, nie? Jestem w połowie podwórza i ci mówią, żartowaliśmy. Chuj położył mi na ziemię, weźcie se wnieście. Musieli zabrać tego widlaka i muszę przyjąć do tego. Siła razy dobrze. Siła razy ramię i do przodu. Gdzie mówisz, żeby to wydać? Trzeba to sprzedać w Kaszmirex. Tu innego chyba skupu nie ma. Nie, jest jeszcze Tasomix. Pasuj mix. Kaszmirek, gdzie to jest? Koło centrum ogrodniczego. Ja ciągnę dalsze talerzowania. Kolejne pole talerzujemy. I tak, od razu mówiłem, że mogą rzadziej pojawiać się odcinki w przeciągu tego tygodnia, a w przyszłym to już powinno wrócić wszystko do normy. A to wszystko przez dziewczynki? Przez, tak, problemy mieszkaniowe, no. Tego typu sprawy. Siódmy karton po lewej stronie pod mostem. Dokładnie. Interneta chcą mi ukraść. Kolega lepszy. Jerzy z Białowieży. Jerzy już nie wierzy, że jest z Białowieży.
Jeży z Białowieży, tak. Jeży z Białowieży. Ping pong mu pęk. Nie, on w szachy grał. To ja mi omawiam. Ty od szachów się kurwa nie. A co, walisz konia? Znaczy bijesz konia? Szachy to królewska gra. Dokładnie. Tylko mądre umysły w nią grają. Jestem mistrzem Wielkopolski, 2010 roku mistrz Wielkopolski z kół rolniczych. O panie. A kto startował? Jedna osoba. Ale że nie, z kół rolniczych. A kto startował? Grał z komputerem. Gali Gasparow nie dał rady. Dalej, kogo ty znajdziesz? Nie, nie Mondrale, tylko wiesz, no, ograć Kasparowa, go. Szuka. Powiem ci, panie prezes, ja nigdy w życiu w szachy nie grałem i nie umiem grać i nie będę grał. Jak nie umiem grać, no. Jak nie grałem. Lub ci co znaczy, ty no, w takie szachy to każdy umie grać chyba, no. Znaczy, no, chyba są elementy, które nie potrafią. No. Całe życie wiesz, na ja grałem, ręcznym. Ja nawet grałem wydanie tego, no. Edycja limitowana. Edycji limitowanej państwa kiepskich. Szachy polowe. O panie. To już była wyższa technika. Rzucenie gnoju. Ciepania gnoju. Nie, szach polowy. Wyższa szkoła ciepania gnoju, no. To masz tam hajs? Z YouTube'a? Za kartofle, nie? Mam. Z YouTube'a nie będzie prędko. Z YouTube'a hajsu nie będzie. Nie łapkują mnie, nie klikałem w refy. Bo nie ma refów i nie klikają. No ja... Taki i sam... Ty, ale taki i sam mu tylko powie. Dawaj łapkę teraz. Wszyscy na baczność jakby, nie wiem, się bali, że ich zgwałci. Na przykład, no. To skąd wiesz, jak on wyciągnie jakiegoś tam swojego Alfonsa do zoo? Iwan będzie, Iwan wyskoczy, BMA wyskoczy. Panie, kochany. Kiedy będę wychodził z domu, a tu taka BMA wyskoczy. A tu i samo. I tu i Iwan. Jak już to był Mercedes, mój, z więcej. Nie, ja wolę czarną Wołgę. Ja wolę moją złotą szczałę. Chyba do kibla jak szczasz. Masz złotą szczałę. Nie, wtedy jest złoty deszcz. Wolę Mercedesa. A, Mercedes no. Zobacz, człowiek gra w królewskie gry. Królewski samochód. Traktor też królewski. Czyś nie ubierać. To życie do dupy. No. Tylko życie Giermka. Takie życie w naszej branży. Za dużo Warsaw Story. Tak, takie życie w naszej branży, w jeden weekend 5 melanż. I ty, tak miałem powiedzieć, ty żeś widział melanż, kurwa, ale no. Jak świnia niebo. Właśnie. Melanż zaczyna się wtedy, gdy debet na koncie się kończy. Nie, melanż się zaczyna wtedy, kiedy zaczynasz pić przed wypłatą. To jest melanż. To mówię, że debet się kończy. No, mówię, że wtedy jest melanż, a nie tam. Pamiętajcie, najlepsza sztuka to jest jechać na imprezę z 3 złotymi, przyjechać ze 50 złotymi i jeszcze najebanym 3 typu. To... Nie pytam za co. Powiem ci, że no Ameryki to coś nie odkrył w tym momencie. Ale pojechałeś kiedyś na imprezę z 3 złotymi, a przyjechałeś ze 150 złotymi w kieszeni? Nie, pojechałem na imprezę bez niczego i wróciłem z pieniędzmi, nie powiem jakimi. Ja się po imprezie zastanawiałem, kurwa, skąd mam pieniądze. A jeszcze te najlepsze z kieszeni znalazłem ten ulotkę z tubu GoGo. Aha, to już wiemy, z czego była kasa. Czy mój gdzieś tu był? Tu był Szymuś. Jestem ciekawy, na czym się opiera ta talerzówka. Bo nie widzę, że jakieś kółka się kręciły. Lufty, ty nie być ciekawy, bo to zepsujesz. To jest farming. No ty, tu się nic nie kręci, jak podniesione jest. Bo się nie powinno kręcić, jak podniesione. Ale co, raczej jak jest na tym, na... Jak to się nazywa? Ten. Przy punktowym układzie zawieszenia. No chodź zobaczysz tu. Powiedz mi, jak to działa. Ja mam pracę, niestety jestem zatrudniony na umowę o pracę i nie praca mogę. Praca nie zająć się u ciebie.
No ale czekaj. Chyba, że Lufty płaci. Jako... W kołchodzie, słyszysz? W kołchodzie też bym mógł chodzić sobie. Tak. Dobra, to jest gułak. Stalin by cię dopadł, to byś miał kołchoz, kurwa. Tak samo zepsuły się na próbie generalnej, te 14 armata, nie? No. Wszyscy tekst grający w WOTA. O! Plus 3 ludzi do gułagu. Syberia się ucieszy. 3 nowych. Kto tu wcześniej te kartofle zbierał? Ja. Takie omijaki żeś porobił. O, 200. A on nie wiesz, on nie. Tą ręczną kopaczkę. Ja motyką jechałem, to wiesz. Dla frytków by było. No, bo... Zbieraj do koszyczka. Od frytek dupa rośnie. Lufty, zabierz mi dziewczynki. Nie może. Miejmy nadzieję, że pójdzie przyrodzenie. Dokładnie. Lepiej nie, bo potem tego nie opanuje. To panie, spokojnie. Metrowy łańcuch, Rek się uspokoisz. No to się i sam zdziwi. Rek się spokojnie będzie trzymał nogawkę spodni. Tak, jak zobaczysz dziewczynę, to zaraz kopniesz. Bo wtedy zobaczysz siłę rażenia, no. Czekaj. To i sam mu się nieźle przejedzie. Jak ci przyjedzie, zrobi a kuku, a tu Iwan. I co teraz? Z czym do ludzi? Jak tam twój shotgun? Jak tam twój szymczok? Jak tam twój szogun? A, szogun. Lufty, ja tu zebrałem jeszcze ADW, wiesz, 4%, 1,5%. No to możesz jechać jeszcze na gospodarkę i powywozić resztę, co tam jest. Byś tego ładowarku wszystko powywozić, bo tam i buraki są, i ziemniaki. Wow! Mógłbym wyskoczył z ziemi. Wszystko możesz, to jakieś pole może kupimy jedno. Właśnie, Lufty, no. Widziałeś u Roya serię z Postala? Nie oglądałem, bo nie miałem kiedy. Zobacz. Albo tego, Isamu, jak gra w Slendera. No. Piękne. Ja wystarczy, że widziałem, jak ten, jak Isamu gra w tego, w Wiedźmina. To już zapłakałem na śmierć. Nie, no, zobacz sobie Slendera. Nymfa z niego lała jak wściekła. A ona, kiedy ona z niego nie leje, no? Ale, stary, podczas nagrywania Slendera to jego Iwan zmienia się, nie wiem, pełkę. Stary, on się tam lepiej drze niż Rojo. No to... A Rojo w Slenderze umiał się drzeć. A kurde, ten jak ja oglądałem... Co oglądałem? A, Wiedźmina, no nie? I przychodzi nymfa do niego i z tekstem daj ognia. Ale nagrywam teraz. Daj ognia. No, nymfa zajebiście. Kurwa, jak ja bym taki tekst usłyszał, jak ja bym coś nagrywał, to przecież bym chyba padł. Odcinek na nowo. Daj ognia. A czasem właśnie daj takie ognia. I nazwa odcinka daj ognia. Ale o co chodzi? Nagle takie... Teraz węgorz, daj ognia. Teraz węgorz, patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Węgorza. Na. Kto zna, ten sobie dośpiewa. Tak. No. To jest... Kulturarna seria tu się kurwa nie przeklina. Dokładnie. No to ostatnio w sobotę to mnie tak gości zaczął denerwować. Przychodzi do mnie taki pijany i z tekstem: zagrasz mi 7 czerwonych róż. A ja takie: nie mam. Ale weź mi zagraj. Ja mówię: nie mam. Weź mi zagraj. Nie mam. Ty zagraj mi coś innego. Oj tam. Nie mam. On do mnie: to co ty masz? Ja mówię: wszystko.
Wszystko no, dobrze, ale nie tu. Wszystko, ale nie dla właśnie ciebie. Właśnie widzę, no. Że masz gówna niż... Nie no, akurat te 7 czerwonych rusz to w samochodzie miałem. To zapierdolę to samo. Tak. Lufty, ja ci potem wyślę jeden remix, taki soczysty, na, jak będziesz grał na radiu. Stary. Myśmy z kumplem w Audi A3 skręcili głośnik. No. Nowa skrzynia, wszystko pięknie, ładnie. 15 metrów od auta, ziemia się dalej trzęsie. Gorzej było z jednym rzeczą. Tylny, jak masz w A3, to masz takie otwieranie szyb z tyłu jak w maluchu, nie? Tak, no. Takie do boku, tak? No. To tak jak u mnie w Peugeotie. Troszku się tak otwierały. O kurde. Jest moc. To ci powiem, jest moc. No 650 W w RMS-ie swoje robi. A co to jest 650 W, jak kumpel miał w BMC? Tylko że wiesz, ten jeden głośnik jest tak zestrojony, że jak schodzi w niskie strefy, to w aucie nie wysiedzisz. Nie ma bata. Dach to powiem jak ty. Dach ugina się około 3-4 cm. Wiesz, to ci powiem, że jak ten, jak kumpel przejechał 2 razy 1500, nie, to kurczę, to ojciec wyleciał z domu, co się dzieje, czy coś się wali, czy co? Panie kochany, to jak ja gram w klubie, to nie ma takich. Bo u nas największe w klubie to są chyba 1000 coś, 1200 chyba. Ale to masz jeden głośnik w RMS-ie. No tak, a tam masz 8. To jest dopiero moc, panie czasy, to jest taka moc. No to masz 8000. Ale najgorsze, na przykład jak masz DJ-kę nad pod spodem masz bas, to tylko bas słyszysz, góry na przykład nie słyszysz. Musisz w słuchawkach wtedy. Basu nie słyszysz, tylko czujesz. No to na przykład, no ale to na przykład dobrze, łatwo jest zgrywać tę muzykę. No, pod bas tylko zgrywa. Bo pod nogą czujesz, no. To że ci tam, wiesz, góra ucieka? Nie, góra nie ucieka. Jak bas nie ucieka, to góra już nie ma prawa uciec. Co tam, nagrali? Piero nagrywamy. Nie, to nagrywamy. A, to witam widzów. Oni się wygrają. Swoich. Witamy ten, który bije konia. Ten, który gra w szachy. Ty mój! Zmęczony jestem. Ty mój! Nie pokazuj. Pole numer 5. Uff, już mi ta RC. Five. O tak daleko? No, jeszcze 19. Nie wiem, czy się wyrobicie, bo już koniec odcinka. Uhuhu. Dzień dobry. Nie zostałeś, Jolki. Proszę wyjść. Ja przyszłem do ciebie. To my może wyjdziemy. Szymuś, weź mu pokaż, która strona kocha bardziej. John, ja żartowałem. Weź, bądź kolego. Szymon, ej, nie myj sobie za dużo, patrz jak teraz mydli teraz, żeby bez mydła nie było. Przepraszam. Ja jestem grzeczny chłopak. Na mydla teraz. Jak teraz mydli? Przepraszam. Kurwa, boję się. O, na dwa będzie jechał. Przeznaj, ty mnie tak nastraszysz i nie mogę spać w nocy. To będziesz tak jak i sam w Cylinderze. Nie, bo ja później nie mogę spać po nocach. Ale naprawdę. Bo się boję, czy mi ktoś do drzwi nie puka. No. Jak ty drzwi nie masz? Mam. Puk, puk, Szymon, kto nie. Tam? Szymon. To ja, Iwan. Ej, no Szymon. Ja, Iwan groźny. Kupię ci drugą 16. Tylko nie pokazuj, które kocham. Pole Fenda 615. 936 może być? Nie, 615. I od razu 100 tysięcy na 30. 615, 90. Tylko na skrzyni biegów udajesz? Takie starocie, fajnie. Ja bym, jak już chciał, to bym chciał tak. Fenda 2015 rocznik i ogień. Ty kurwa nie marnij, bo jeszcze będzie chciał. Ej, piątka jest porano. Ty, ale... Buma, nie chcę ci nic mówić. Ty mój jedzie w swoim kierunku. Kiedy będzie węgorz? A nie, naprawdę kiedy? Teraz! O kurde, co to się stało? Ty ja zdobił? Na wakacje jadę, wiesz? Chodź to zobacz szybko. Czekaj, muszę wrócić za swoim instrumentem. Na gospodarce jesteś? No, tu przy wiórach, raczej przy kartofle. Ej, ale żartowałeś, Jenny, nie? Teraz. Nie. Jezus Maria! Gdzie ty jedziesz? Co ty żeś zrobił? Nic. Wyleciał. Szymon, w którą stronę ty jedziesz?
Potwierdzam. Gdzie ty jesteś teraz? Tutaj. Gdzie się, co jest? Gdzie... Wiesz co on zrobił? Właśnie idę ale zobaczyć. Ale to widział na początku, zrobiłem ci salta razem z tym ciągnikiem i naczepą. To tak jak ja w 13. Tutaj chodź zobacz, to gdzie my stoimy. Był tam, był z tamtej strony. Właśnie, był z tamtej strony. Masz. No dobra kochani, tak to już by było na tyle w tym odcinku, my już wam dziękujemy. To było epickie zakończenie. Tym pozytywnym akcentem zakończymy jak zawsze. I proście Szymona w komentarzach, żeby nie pokazywał, która strona. Kocha bardziej, tak. Bo nie będę nagrywał. Ja to pokazuję tylko dziewczynkom. Dziękuję. Jeszcze wpadłem w obornik. Dobre zakończenie. Będzie w gnojowice. Nie musisz się kąpać, synu. Panie, teraz co? No, nie używaj nadmiernych kąpieli. Masz najlepsze zapachy natury. Tak. Gadałem z Krystianem, nie? I tam gadam, kurde, jestem zmęczony, muszę się jeszcze wykąpać, nie? Ja w twoim wieku się nie myłem, nie? Jak to nie? Nie gadaj głupot. Jak kupo mnie czuć, to nie trzeba. Rozdupił mnie, nie? Z tym. No i dobra, tym pozytywnym akcentem zakończymy. Dzięki serdeczne, na razie. Cześć.